kolejny lekarz dostaje groźby. Piszą, że mnie zabiją. Tomasz Karauda dostaje groźby od antyszczepionkowców. Piszą, że mnie znajdą i zabiją. Antyszczepionkowcy wprost wypowiadają chęć odebrania życia mi i mojej rodzinie. Piszą, że mnie znajdą, że będą mnie nachodzić, a w końcu zabiją. Wyznaje w rozmowie z interią.pl Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc. Mam przestać wypowiadać się ze strachu przed utratą życia? Pyta lekarz. Przyznaje, że jest w trakcie zgłaszania kierowanych do niego gruźb organom ścigania. Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc, często występuje w mediach w roli eksperta w tematach dotyczących COVID-19. Gdy rozmawiamy o szczepieniu się w podhalańskich gminach, przyznaje, że ma obawy przed wypowiadaniem się w niektórych tematach. Staram się już nie wypowiadać w kontekście ograniczania swobód dla antyszczepionkowców. Po dwóch czy trzech wypowiedziach, w których wyraziłem przekonanie, że obostrzenia dla osób niezaszczepionych powinny zostać utrzymane, zacząłem otrzymywać niepokojące wiadomości, wyznaje w rozmowie z interią.pl. I dodaje, to są groźby karalne. Antyszczepionkowcy wprost wypowiadają chęć odebrania życia mi i mojej rodzinie. Piszą, że mnie znajdą, że będą mnie nachodzić, a w końcu zabiją. Oglądaj się za siebie. Otrzymaliśmy od lekarza z CRN-y tych wiadomości. Będę wypatrywał twojego szpetnego ryja na mieście. Ty nie jesteś człowiekiem, ty jesteś zbrodniarzem. Oglądaj się za siebie. Rachunek za brednie covidowe leży już w postaci aktu oskarżenia i wyroku śmierci. Karauda, to przerażające. Lekarz Tomasz Karauda mówi, że jest już w trakcie procedury zgłaszającej groźby organom ścigania. Mamy mnóstwo dowodów i mam nadzieję, że osoby mi grożące zostaną pociągnięte do odpowiedzialności, dodaje. O takich zdarzeniach trzeba głośno mówić. Chcemy dobrze i propagujemy wiedzę znaną na całym świecie, popularyzowaną przez naukowców. Ludzie mi grożą, a nieraz widzieliśmy, jak nienawiść rodziła zbrodnie. Ja nie mam ochroniarzy. Mam przestać się wypowiadać ze strachu przed utratą życia? To przerażające, jak wiele zła w nas siedzi. Dyskutujmy, ale nie rzucajmy się sobie do gardeł, podsumowuje lekarz. Groźby i hektolitry hejtu. Tomasz Karauda jest kolejnym lekarzem, który w związku z pandemią koronawirusa i wypowiedziami w jej kontekście otrzymuje groźby. Każda osoba publiczna, która wypowiada się na temat pandemii COVID-19, dostaje różnego typu groźby. Ja z uwagi na to, iż jestem w przekazywaniu tej wiedzy bardzo aktywny, stałem się celem ruchów antykoronawirusowych. Większość nieakceptowalnych wiadomości otrzymuję na Messengera, ale także na adres e-mail, a niektórzy wysyłają mi nawet SMS-y, mówił nam dr Bartosz Fiałek, lekarz i specjalista w dziedzinie reumatologii. Na nas, medyków, spływają hektolitry hejtu, oceniła też w rozmowie z nami dr Matylda Kłutkowska, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Są też groźby. W moim przypadku nasila się to zawsze, gdy wypowiem się gdzieś lub wystąpię w telewizji, dodaje. Podobnie, jak dr Fiałek, w ostatnim czasie otrzymuje wiadomości z groźbą postawienia jej przed Międzynarodowym Trybunałem za mówienie o pandemii koronawirusa. Autorka Magdalena Raducha.